Siemaneczko, z tej strony Benek, witam was wszystkich serdecznie na GTA 5 online. Ze mną na kanale jest Szeski. Cześć, Hek. siemano. Dobra, zobaczymy sobie, jakie pojazdy są terenowe w GTA 5. Nie wiem, jeśli dawno żeście nie wchodzili, to zobaczcie teraz w tym momencie te nowe pojazdy, które były, które są, których nie ma. Od strony chyba Ocelota Jaguara. Kurwa, ty Szeski, pamiętasz, od której strony są te nowe pojazdy? Które stare są pojazdy? Progen chyba jest od Progena. Albo od Ocelota. Locust Ocelot. No jest kilkanaście pojazdów na pewno nowych. Pierwsze trzy pojazdy są nowymi pojazdami, które są teraz w tym momencie w grze. Wydaje mi się, że jest kolejny pojazd, który jest nowy. Jest Ocelot Jaguar plus Benefactor Krieger. Bo ten Ocelot zwykły to już na pewno jest, który był. Cztery samochody na pewno są nowe. Teraz zobaczmy, co się dzieje tutaj w tym kolejnym Sand Andreas, nowym tym, starym. Dobra, tutaj które są pojazdy nowe. Tutaj mamy chyba bodajże od części kasyna drugiego. Diamond Casino, czyli od tego pojazdu. Ocular Car Nebel Turbo. To jest też chyba nowy pojazd. Raz, dwa, trzy. Znaczy chyba jakiś cheater mnie wyrzucił. Te pięć pojazdów będzie nowych bodajże. A ten jeden pojazd wygląda ogólnie jak serenka. Wayne Destiny. Wygląda ogólnie jak serenka. Wejdź do mnie na sesję. No i idę, po mnie sesję jakiś cheater wyrzucił. No właśnie, to trzeba będzie zobaczyć, czy jest Mac z nami i zaraz zobaczymy dalej. W tym momencie nie mam Maca. Nie być. Zaraz dołączę. Zaraz może dołączysz, a w tym coś to pokażę wam. Mm-hmm. Słychać u mnie z pojazdami. Jakie pojazdy mam u siebie. Są to pojazdy już od bardzo dawna. W GTA 5. Online. Dobrze, oczywiście. Dołączam do ciebie. Okej. Zobaczcie sobie tutaj, bo kurde, no biegnij. Biegnij, kurde. Kolejne pojazdy, które są. Nie wiem, ten pojazd już tak samo jest. Ten pojazd był. Ty pamiętasz może, jak ja zdobyłem tą limuzynę? Którą limuzynę? No. Karawan. On chyba był do kupienia, nie? Nie, karawan nie. Z cmentarza buchnąłeś i do garażu. No, ale wydaje mi się to, że był też raz do kupienia. Nie był do kupienia. W kasynie może będzie, albo był już, nie wiem. Także moi drodzy, to widzicie, że karawan też można sobie zrzucić do garażu. Tylko trzeba się udać na tamto miejsce, tam zawsze gdzie karawan stoi. Przy kościele. Następujące pojazdy. No bardzo. Możecie zobaczyć, co jak wyglądają. Ale ja jestem u ciebie na sesji. No widzę. Dobra. W sumie to jest dopiero pierwszy garaż, więc pamiętajcie, że mamy te garaże gdzieś koło 5-6. I to nie jest to, co chciałbym pokazać. Zobaczymy zaraz, czy jeszcze coś się zmieniło. Legendary. Arena. Na arenie, czy coś się zmieniło, czy jakieś nowe pojazdy są? Nie, tam chyba nie. Tak, chyba ciężarowy jest tym nowym pojazdem. Albo ten ciężarowy był? Nawet nie pamiętam. Tych standardowych pojazdów to nie, ale później po ulepszeniu pojazdu to pojazd ciężarowy. I ten pojazd drugi, Brutus, Apokalipsa i Cerberus. Bo ten jeden nie był. Nie wiem. Zobaczymy, czy coś jest z tych pojazdów. O, bestia jest na mapie. Bestia odwiedziła cel. Ogólnie za głośno cię mam, bo słyszę cię zbyt głośno. I właśnie do tego by mi się teraz przydał Elgato Steam Deck. Z kitu. Także jeśli macie kontakt z Elgato, pamiętajcie o... Żeby Elgato to mi podesłało Elgato. Elgato Steam Deck. Mi. Ale pewno i tak wszyscy mają na to wyjebane, więc te pony tak nie zrobi. Dobra, Elgato pamiętajcie, żeby mi wysłać Elgato Steam Deck. A w tym momencie kupimy sobie jeden pojazd, którym pojedziemy go ulepszyć. Zamów. Dajmy go do garażu numer 3. Bo chyba tutaj mam.
Nie wiem, gdzie mam te pojazdy. Dobra, sam mobilne centrum wezwę i tego zastrzelę gościa, lata sobie hydrą, wezmę ten pociskiem w snajperce wybuchowym. A ja mam teraz pytanie, bo nie mam, wiesz, nie mam, już patrzę miejsce. Dobra, w klubie nocnym B4. No tam będzie czekał mój Jaguar i tam się widzimy już za chwilę, więc za minutkę wracamy. Dobra. Startuję dalej, bo tutaj też mamy jakiegoś gościa, który nam lata nad głową. Potem mamy meka. Czemu sam mek nie weźmiesz? Dobra, rozwaliłeś go, okej, dobra. Siadaj. WTF. Dobra, zobaczymy, czy nas... Ej, kuźwa, nie trafiłem. Zaznacz mi... O, dobra, tu jest mój klub. Explosive ammo, no dokładnie. Dużo ludzi się nawet nie zna, nie pamięta, że poprzez GTA 5 online pamiętacie, że było dużo takich różnych więcej rozwiniętych amunicji, nie? Gdzie po to, żeście robili... Tutaj rozwal tego gościa, który jest w środku tutaj. Bo jest niegrzeczny, bo jest na czerwono. On tutaj jest. Dobra. Tam na czerwono był. Dobra. Lecimy do szlafa. Dobra. Tutaj. Gdzie ty jedziesz? Tutaj podjeżdżam do mojego środka. Tak. Dobra, to jest tutaj. Do dyskotekę? Muszę zobaczyć, co ja tu mam w ogóle do pojazdu. Dobra, to wyjdźmy i zobaczmy, co my tu mamy. Ja muszę być pod numer 3. Pod dyskotekę na 3. Też piwnica. Poziom trzeci chyba to jest ten poziom, pod który muszę wejść, bo tam mam ogólnie ten nowy pojazd, który chcę wykorzystać do zrobienia, nie? Jednakże widzicie, że tutaj mam ogólnie więcej tych pojazdów, które muszę zrobić. No, wszystko mi ładuje, jakbym pierwszy raz w ogóle i grał. Brakuje mi ogólnie tutaj, tak, moi tak. Drodzy parafianie, brakuje mi jeszcze... Ja w ogóle mam wszystko, jakbym pierwszy raz w ogóle grał w GTA. Czajesz, jakby mi pozerowało wszystko. No ale to niemożliwe, żeby ci zerowało. Do klubu weszłem nie? I teraz mam od nowa filmik, jak to się na początku wszystko działo, nie? Że wiesz, ładunki, tutaj mogę to, taki poradnik. Ale bo poradnik. Ty instalowałeś i odinstalowałeś, nie? Ale to nie ma nic wspólnego do rzeczy, bo to się zapisuje w chmurze, Rockstar. To tak samo masz kasyno, masz no tam, dobra, napady. Stary, już to nie, ale patrzę na to. Ja w GTA 5 tutaj, w tym momencie w online, czy w normalnym GTA, nie mam problemu z dźwiękiem, z niczym. Wchodzę przez ten nowy Rockstar Launcher i grając w RDR mam problem z launcherem, że mi trzeszczy dźwięk, albo to wszystko, tak? Pamiętajcie, moi drodzy, że to są też te nowe pojazdy, które możecie kupić sobie. A w tym momencie one są tutaj wrzucone do mojego garażu. Nie są to chyba do końca ulepszone, bo nie pamiętam, czy ulepszałem do końca. Te pojazdy są samo naprowadzanymi z takimi rzeczami, nie? To jest B1. To tam chyba na B3 albo na B4 dawałem. Jeden pojazd. Brakuje mi tutaj, żeby jeszcze dał Rockstar możliwość, żebym mógł w końcu wrzucić, na przykład zrobić jeden wielki garaż na 30 samochodów i żebym mógł sobie te samochody posortować. Czyli wziąć lawetę, jechać tą lawetą i żeby ludzie jacyś próbowali mi tą lawetę zniszczyć samochodami. Na przykład, tak? Jakieś takie wyzwania tego typu rzeczy brakuje tutaj w GTA 5 online. I pamiętajcie, to jest podróbka BMW. Grill ma z BMW. To jest chyba ten pojazd, który kupiłem teraz. Nie wiem, jak go łączyć. Tego nie zrobiłem. Którym się pokazywało palcem? Pamiętasz może? B? A jest B. Dobra, widzicie? Ten pojazd. Ten jest podobny do BMW. Wiem, jak wyłączyć, mam przegłos u ciebie, w sensie, że jak nagrywam z OBS-a dźwięk, to słyszę z Discorda jednocześnie dźwięki z gry, słyszę ciebie i z Discorda i taki przegłos, jakbyś podwójny.
To ja nie wiem, bo ja tego problemu nie mam. Ja słyszę ciebie normalnie. No tak. To mamy też zatrudnionego pana ochroniarza, który będzie nam pomagał w ochronie naszych pojazdów. Gościu, ale ty se usiądź tam. Tam se usiądź. Tutaj masz, usiądź sobie. Tu masz i se usiądź. Kawę i sobie weź i se tu siedź i oglądaj na moje pojazdy. Dobra. To wsiądziemy do tego mojego samochodu i pojedziemy go ulepszyć. To jest chyba ten nowy pojazd zresztą. Muszę go zobaczyć, czy to jest ten nowy pojazd, który kupiłem teraz. Z legendary. Nie! To nie jest ten pojazd. To powinno być kasyno, ale to powinno być diamond. Diamond. Ocelot Jaguar. Czyli zaś kolejny pojazd, który kupiłem. To jest ten pojazd. Czyli widocznie kupiłem więcej pojazdów, ale o nich nie wiedziałem. Także super, bardzo super. Mam masę pojazdów, które kupiłem, ale o nich nie wiedziałem. Dobra, to nie będziemy ich chciać go ulepszać. Prawdopodobnie kupiłem tych pojazdów dużo, żeby mieć później na zapas, jakby mi się hajs skończył. To jest możliwe. Też nie wiem, czy to jest możliwe. Numer 4. Ogólnie nie będziecie widzieć tych przerywników, gdzie jeżdżę windą i tego itd. itp., więc nie powiem. Założyłem słuchawki, żeby przy głosu nie było właśnie. To przez to pojawią głośniki i mikrofon i ten na głośniku. No właśnie. Jednocześnie dźwięk z tego. Dobra, a tu jest ten mój pojazd, który dopiero co zamówiłem. Tak, ubezpieczony Jaguar Ocelot. Także moi drodzy, i tak ogólnie tych przejść takich nie będziecie widzieć, więc pamiętajcie, że tych przejść. Samych przejść nie będziecie widzieć, jak robię przejścia między jednym a drugim jakimś tym, więc nawet tam z 30 minut nagrania będzie to obcięte do 15-20 minut. 30 minut na prawie na śmierć. Dobra, jedziemy ulepszyć tego ocelota. Nie waszcie mnie rozwalać. Bo wezmę mój samochód i później będziesz płakał. Czekaj. Jest w ogóle jakiś ten do ulepszenia. Tutaj. Oczywiście Szeski tylko przyjechał od razu rozróbę robi, nie? Palisz się! Wiem. Coś ty zrobił. Wysadziłeś się? Strasznie szybka auto. To jest ogólnie fabryczny samochód. Ja mam echo. No to ja nie wiem, czemu masz takie echo. To jest fabryczny samochód, tak widzicie? Fabryczny. Jeszcze w ogóle nie przerabiany nic, nie? Dopiero zaraz będę go przerabiał. Ocelot Jaguar sportowy. I właśnie dlatego chciałbym, aby w GTA były masę różnego rodzaju właśnie jeden albo dwa parkingi takie, gdzie bym mógł najlepsze samochody, najszybsze samochody przemieścić do... Nie. I może prawdopodobnie dał podwójnie coś. Tak, wypełnienie echa, pojąłem dodatkowe głośniki i jeżeli włączam w OBS-ie, to być dobrze. Włączam nagrywanie, a mam głośniki jeszcze dodatkowe, bo ja wypełniam dodatkowe głośniki takim basem. I to właśnie to chyba. Teraz weź coś powiedz, ja zobaczę. Mówię coś. Ol, teraz mam cię ściszonego, teraz będzie okej, na pewno. Dobra, spoko. Karbonowe nakładki, czy mamy te zwykłe? Karbonowe ładnie wyglądają. Grill. Mówię, to cały czas dla mnie to ten samochód wygląda jak Jaguar. Totalny Jaguar. I nawet znaczkiem, możecie znaczek dali jakiś taki znaczkowaty, ale byle jaki znaczek dali. Na Jaguara. Dobra, zobaczymy co mają za modyfikacje. Rewelacja wygląda właśnie karbonowe. Tylko wiecie co?
Trzy wyloty, cztery wyloty, to o wiele ładnie wygląda niż taki... niż taki wylot. Kara, jest teraz dobrze. Jest teraz dobrze. Na, na, na. Klaksono światła. Ksenonowe zestaw świateł, styl. Muszą być wszędzie. Teraz ogólnie już nawet na drogę. Grafikę GTA, żeby lepsze HD było. Tam grafikę to samo możesz podkręcić, więc... przy obróbce... Nie, lepsza jakość. Przy obróbce już końcowej. To jest tak najlepiej właśnie robić. Przy obróbce końcowej podkręcacie się wtedy graficznie, żeby to ładnie wyglądało. A nie musicie się martwić, jakie macie detale w grze, chyba że ta gra... Chyba że macie najnowszego RTX-a. Tak? Pamiętajcie, że chcę Elgato. Także jakby się widzieli, to pamiętajcie. Macie tam znajomych, to pamiętajcie o mnie. Elgato Steam Deck. Dobra. Cały czas mi brakuje, że Rockstar ogranicza te ilości tych tutaj różnych oznaczeń, kolorów, takich rzeczy. Niebieski jest ładny, ale on podobny do Sprite'a. I zostawimy ten prawie Sprite'owy. Tu mamy antykradzież ogarniętą, tablicę damy czarną. Lakierowanie metaliczne. Nigdy nie zostawiamy kolorów aktualnych. Trzeba będzie zobaczyć, który ładnie wygląda. To widać tak pod światło. Proszę bardzo, coś takiego. Te kolory mają coś do siebie, nie? Pamiętajcie, kurde, jakby to wyglądało w najnowszym RTX-ie. To byłoby rewelacyjne. Ale być może sobie kupię tego najnowszego RTX-a. Nie jestem jeszcze pewny, którego. Trzeba się zastanowić mocno dość. To będzie ten RTX taki... pora wykończenia. Akurat możemy dać ciemna stal. Logo ekipy oczywiście musi być. White blob. Dach. Co byśmy zrobili z dachem? Kolor, tak? Rogi. Karbonowe. To idealne progi, bo te resztę progów jest takie zwyczajne są, nie? Tutaj damy tak. Pierwszy trzeba sprawdzić, które się opłaca. Które ładnie wygląda. A dopiero będzie później można mówić, że ten pojazd wyglądał dobrze. Przy na przykład... No proszę bardzo. Ten, co? Tylko ten jest taki kupowaty trochę. Dobrze będzie dociskał, bo jest najdroższy. No to chodzi o wygląd, żeby ten samochód wyglądał, a nie odstraszał. Nie, chyba jednak wezmę ten driftowy styl. Bo czasami się może przydać. To prawie zawieszenie rajdowe. Będzie idealny samochód właśnie do driftów, do ucieczki. Super skrzynia biegów. Turbo też trzeba musi być. Teraz tak, rodzaj kół. Sportowe muszą być. Proszę bardzo. To możemy sobie dobrać, jakie koła chcemy. Lecz... muscle... Albo z większym wypełnieniem. Ale będą ładnie wyglądać pośród... Nie będą ładnie wyglądać. Tutaj cały czas jest największy taki właśnie... taka rozkmina, nie? Która opona będzie najładniej wyglądała w danym... Dobra. To już mamy zrobione oponki, proszę bardzo. Węglowa czerń. Rajek opon niestandardowe. Ulepszone. Dym damy żółty. Albo damy czerwony, czarny. Nie no, zielony.
sobie oczywiście limuzynka. I możemy wyjeżdżać. Zaraz zobaczymy, jak się podoba koledzy tutaj. Zobaczymy, jak ten Facebook tam wygląda. Normalnie gana tam się... Normalnie musi gadać, kontynuować rozmowę. To ze złoma masz. Co to w ogóle za auto jest? To jest ten nowy. To jest ten nowy Jaguar. Jaguar. No, to nie jest Jaguar. No Jaguar. Zobacz sobie przód na tym. Przód maski, nie przód maski, tylko przód tego, nie? Oznaczenia. Tutaj. Teraz zobacz, przód. Widzisz? To jest ten pojazd. To jest pojazd w legendarne. Legendary Motors. Ocelot Jaguar. 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 Ocelot Jaguar. To jest ten pojazd. Dobra, jadę go odstawić do... Co grafikę trochę muszę zwiększyć, bo mam taką klepaną trochę. Taką zwykłą, standardową. Dobra, jadę go odstawić. Ja nie wiem, gdzie wstawiłem ten samochód, kurde. Bo kupiłem wcześniej. Zapiszę nazwę akurat, żeby był na filmik. Także dzięki wielkie wszystkim. Mam samochody zapisane swoją nazwą. Dzięki wielkie wszystkim za lajki, za komentarze, za subskrypcje. I widzimy na kolejnym filmie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich samochodów, dajcie znać w komentarzach na przykład. Pożegnajcie ładnie Meka. Mek tak samo się ładnie pożegna. No. Pożegnamy do kolejnego odcinka, tak? Pożegnamy ładnie Meka. O ty chuju. Na razie!